Siemano ludziska, tutaj Mr. Pity 50. Witam was w pierwszym odcinku z... no z długo wyczekiwanego let's playa z Diablo 3. Będę grał barbarzyńcom i... bo chcę... no chcę, żeby była masakra po prostu. Tyle. Dobra. Idziemy. Dosyć ciągłej walki, choć kiedyś się do niej paliłem. Tułam się jak wyrzutek, a mój lud przeklina bogów, którzy nas opuścili. Nasza ojczyzna legła w gruzach, ale ja stoję twardo. 6 dni temu gwiazda spadła na miasteczko Tristram. A potem umarli, zaczęli ożywać. Kto stoi za tym złem? Czyżby wreszcie znalazł się przeciwnik, godny mego ostrza? Zapowiada się kozacko. No to zaczynamy, ale najpierw... Dobra, myślę, że teraz powinno być okej. Aż cuchnie tu od śmierci. Gwiazda jest gdzieś blisko. Nie. O, już mi się to podoba. Szukam upadłej gwiazdy. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba, Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Runkor, idzie tu więcej zmarłych. No, nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przebędzimy. Jest ich więcej! Ja. Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Straże, otworzyć bramę. No. Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Spoko. Za karum popadło w niełaskę. Uda mi ten bezwłośnie. Przeba, dobra. Ty jesteś Lea? Runford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek Deckard spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Zbrojne mi się przemieniają! O kurde. Mam coraz więcej siły. Dało mi wykańcza interes. Nowa umiejętność. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Odeślę ich z powrotem do grobów. Uratuję twoje miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Runfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Spoko, a to zacznę coś jeszcze w pokoju. Jesteśmy oblężeni od 6 dni. Wujek Deckard nadal się nie znalazł. Kapitan Runford i reszta tracą nadzieję. Staram się ich podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... No to idziemy do... idziemy dalej w takim razie. Jak mogę pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem.
pomszczę twoich wojowników. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! No chodź, chodź. Z plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Spoko. No i pierwszy item. Wspomnij. Ja, Deckard Cain, spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asyldii. Zamordowane i zachowane przez ciemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi, tworzą nowych ożywieńców. Ciekawe, dobra. Zbroja. Barbarzyńcy można nieźle zamiatać, widzę. Vulkatos uśmiecha się za mną. Nie tylko to.
Wciąż czekam. O, tak. To mi się podoba jeszcze bardziej. To już nic nie ma. Tylko tu jest obszarówka, tak mi się mówi obszarówki, a obszarówki na razie nie chcę, bo już było zdjęcie. Obszarówką się na razie nie przyda. To idziemy dalej. Słyszałem plotki, ale myślałem, że to tylko wymysły znudzonych bab. A dzisiaj zobaczyłem, jak wlokło ludzi sami mieszkańców. Czy świat oszalał? Co wygląda? Te przeklęte stworzenia mogą teraz odpocząć. Badają jaskinie w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Ujrzałem coś przerażającego. Sterte zwłok. To niewiarygodne, ale gdy zacząłem szukać u nich kosztowności, zwłoki zaczęły ożywać. Muszę ostrzec nowe Tristram, zanim będzie za późno. Muszę być późno, kolego. A ty niestety już się nie ostrzeżysz. Dobra, tu jest jakieś wejście. Co nam się tu? Zawinko co na piwnicy. Chyba wszystko na razie. Nie, tu jest jeszcze przejście dalej, ale na razie idziemy tu. Co się stało z tym skarbem? Czyżby bestie go zabrały? Jest, jest. O mój Boże, nie wierzę. Ci z diablo to jednak mają pomysły. Jest to coś ciekawego. Rękawiczki jakieś magiczne. No a poza tym to nic. Tylko kasa. Dobra, wychodzimy, skąd idziemy dalej. Czuję bossa. Ups. Stare Tristram. Diablo odcisnął tu swoje piętno. Skrzynka też pusta. Ciekawe. Dobra. Dobra.
Kasa. No chyba nie uciekaj, tak uciekniesz. To jest złoto. Kolejny punkt i kolejne złoto. Więc może po prostu się zaczęło niż nasze topory. Macie straży, który jest tam. Tam na razie nie ma przejścia, ale to wracamy. Nowa trójstra. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Chodź, poszukamy twojego wuja. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. No dobra, to myślę, że na tyle w tym odcinku. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Do zobaczenia w następnych odcinkach, bo na pewno będzie ich dużo. Na razie.